Siemanko moi drodzy widzowie. Jesteśmy gdzieś tam niedaleko Olsztyna na poszukiwaniu rzutów. Zobaczymy dzisiaj, może coś znajdziemy, może nie. Jak nie znajdziemy, to będzie miły spacerek. No to zapraszam do oglądania. Pierwsza znajdka. Odchody łosia. Odchody łosia. Łosiek tu był, kurczę. O, będzie fajnie. Coś się będzie, może łosia spotkamy. Tutaj drugie odchody, ale się łosiek sfajdał. Zobaczcie, ile odchodów. Wszystko od łosia. O, i to świeże. Wszystko świeżynka. Może łosie dzisiaj spotkamy, zobaczymy. Hej ho, hej ho, na zrzuty by się szło. Hej ho, hej ho, na zrzuty by się szło. Ale się pan łosiek sfajdał. O kurczę, jak się sfajdałeś, panie łośku. Wszystko od łosia. Tu mniejszy widać. Ale wszystko odchody od łosia. Wszystko świeże. O kurczę, tu takie ładne. Zobaczcie, ile odchodów. Panie łosiu, gdzie pan jest? Odezwij się proszę, pokaż się proszę do widzów. Pokaż się, panie łosiu. Do kamerki proszę. Ależ tu się działo. O kurczę, co tu się robiło? Czyja to sprawka? Jest tu jakiś winny? Kto to zrobił? Odezwijcie się. Pokażcie się, winowajca. Winowajca, pokaż się. Kto to zrobił? Ale pięknie obdarte. Chyba łosik. Bo akurat odchody były po drodze, to chyba łosia sprawa. Ale nic poza tym tu nie ma. Nic. Kompletnie nic. Piękna brzuska. Trzeba będzie soczek spuścić. Za jakiś czas. Może jutro zaczniemy soczek spuszczać. Brzozowy. Piękna miejscówka, piękne rewiry. Ale nic, kurczę, nic, nic, nic. Coś tu było widać. Jakieś tam zwierzaczki. Ale nic nie widać. Może znajdziemy coś w końcu. Bagienko, ale bagienko piękne. Aż chce się patrzeć. Może jakiś wieniec leży. Widać, kurczę, coś tu było, wodę pić. Ale dopój. Widać, jakie zwierzaczki były. Coś tu było. Łosi nie widać. Nie ma nic. Dobra, idziemy dalej.
Ale pruchawica była. Tu jaka pruchawica, kurczę. Nigdy tu nie chodziłem, tylko dopiero w tym roku zacząłem. O tej garek sobie wisi. Trochę się bać, kurczę. Tygrys, ja pierdzielę. Nie wiem, iść dalej, jak tu tygrysy są? Nie wiem. Grubo się zaczyna. Czaszka. No dzika. Dziczek padł. Albo postrzałek. Albo ze starości. Dobra, trzeba iść dalej. Następna czaszka. Też od dzika. Ciekawe, od czego to kości. Tu. Tutaj kawałek. Ciekawe, co to było. No, ale robi się ciekawie. Coś może będzie dziś. Zobaczymy. Nowa miejscówka. Zobaczymy, co tu słychać. O, słyszymy żurawie w oddali. To znaczy, że jakiś jeleń chodzi. A jeleniem zgadnijcie, kto jest. Ja jestem jeleniem tym. Chodzę jak durny, nic nie znajduję. Tylko się śmieją ze mnie, kurde, żurawie. Piękne świerki. Zobaczymy. Co to będzie, co to będzie, co to będzie. Gdzie podniosę rzucika. Może tak, może nie. Ale wysoki słup. Tereny piękne, ale nic nie widać, kompletnie nic. Nic. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy. Śnieg stopniał. Ostatnio był. Dwa dni temu jeszcze. A dziś nie ma już. Wiosna, ma być dzisiaj u mnie 11 stopni ciepła, więc wiosna. Jakaś ścieżka, coś tu lazło widać. Ale nic poza tym. Zobaczymy, co tu słychać. Coś tu spało widać. Wyleżane. Zobaczymy. Co to mogło być? Włosów nie ma, nie widać sierści. Nie widać. Nie jest jakiś. Jakiś jest drobny. Nie wiem, co to mogło być. Ciekawe. Dobra, trzeba.
Znów miejscówka i czaszka dzika. Kompletna z zębami. Zęby by się przydały. Co naszyjnik zrobił na takie ząbki. Cały szkielet. Te miejsce normalnie jest bardzo dziwne. I znów szkielet cały. Czegoś. Zobaczymy, tylko to jest bardzo. Coś tu. Całutki szkielet. Zobaczcie. Normalnie coś mi tu jest, coś mi tu nie gra. Czy to ktoś tu kusuje? Cały szkielet. Zobaczymy, co to jest. Dzik był. I znów kiełki, ząbki. Bierzemy ząbki, trzeba wziąć. Trzeba wziąć, zobaczymy. Cały dzik. A w oddali dom. Ten, co bezdomny mieszka w tym domu. Ale ścieżka wydeptana, widać coś tu było. Zobaczcie, jak wydeptane. Albo dziki. Albo nie wiadomo co. Teren podmokły, bagienny. Zobaczył, co to jest. Co tu może być, ale to bagno, kurczę. Ma wejść. Drodzy widzowie, zobaczcie, po jakich terenach muszę, żeby coś nakręcić dla was. Zobaczcie, jakie tereny mokre. Tyle ząbków powyciągałem. Od dziczka. Będę robił z tego naszyjnik fajny. Na szyję. O, zobaczcie. Takie ładne ząbki. A tu jeszcze muszę kawałek tej czaszki wziąć do domu i w domu powyciągnąć. Ładne. Będzie ładny naszyjnik. No to kończymy na dzisiaj wyprawę. Dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj. Ten piękny, piękny, słoneczny dzionek. I zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. Trzymajcie się, hej!